za odpowiedzialną decyzję i pojawienie się o tej porze, bo czym więcej osób głosujących o tej porze, tym mniej wieczorem, tym mniejsza kolejka. Proszę wszystkich o przygotowanie dokumentu tożsamości, paszportu albo dowodu osobistego. Proszę. Dzień dobry, przyszłam głosować, bo wybory są bardzo ważne. Stawiłam się dzisiaj tutaj o 6 rano. Chciałam oczywiście uniknąć kolejki, bo jak teraz już się można zorientować, jest dużo ludzi. Przyjechałam z drugiej dzielnicy Paryża. Mieszkam w Paryżu od 20 lat. Nie jest to moje pierwsze głosowanie w wyborach polskich. Głosuję też we francuskich, bo mam podwójne obywatelstwo. Przyjechałem na głosowanie o godzinie 6.30. Czekaliśmy tutaj wspólnie z pozostałymi osobami około pół godziny na głosowanie. Przyjechałem z Podparyża, z miejscowości Orsay, gdzie studiuję na studiach magisterskich, a we Francji mieszkam od początku września. Jesteśmy zaraz po godzinie 7 na dziedzińcu ambasady polskiej w Paryżu. Właśnie rozpoczęło się głosowanie. Wszystko przebiega płynnie, tak jak się spodziewaliśmy. Całkiem spora liczba wyborców czekała już przed 7 na głosowanie i ta całkiem spora maszyna, która obejmuje ponad 300 osób, a może i ponad 400 w całej Francji, zaczęła działanie. Skończy pracę, miejmy nadzieję, jutro w godzinach porannych.